Czasami przejście tego jednego jardu potrafi być problemem. Zobaczmy, jak będzie tym razem. Roman Waszczyk z piłką w rękach rozgląda się za podaniem na prawą stronę. I piłka, mimo że ląduje w rękach skrzydłowego, to została zabezpieczona, kiedy już złapała kontakt z ziemią, a to prowadzi do sytuacji, w której podanie jest niekompletne i będziemy mieli czwartą próbę, a do przejścia jeden yard. I teraz też pytanie, czy będziemy mieli kolejny field goal, czy może jednak próbę przejścia tego jednego yardu. Na pewno jest to kusząca opcja, by pokonać ten niewielki dystans i znów rozpocząć od pierwszej próby, kiedy do pola punktowego jest tylko 10 yardów. I teraz popatrzmy, jaka sytuacja zarysuje nam się na boisku. Nie ma zmian w formacji ofensywnej Wilków Łódzkich, także będą próbowali przejść ten pozostały jeden jardzik. Waszczyk z piłką w rękach, będzie akcja biegowa. I nie tylko pierwszy jard, ale nie tylko ten jeden jard zdobyty, ale także przyłożenie przez rozgrywającego Wilków Łódzkich. To ustanawia wynik na 32-0.